Szok, nie uwierzysz, co Maja Rutkowski zrobiła z twarzą. Co się stało? Maja Rutkowski rozświetla swój uśmiech, tym razem z diamentem na zębie. Maja Rutkowski, niekwestionowana ikona polskiego showbiznesu, ponownie zaskakuje swoich fanów niekonwencjonalnym podejściem do mody i urody. Niestroniąca od eksperymentów celebrytka postanowiła podkreślić swój uśmiech w sposób, który zapiera dech w piersiach. Pojawienie się diamentu na jednym z jej zębów wzbudziło nie tylko zainteresowanie, ale i szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Maja Rutkowski, znana z odwagi w kreowaniu swojego wizerunku, tym razem postanowiła zadbać o swój uśmiech w niezwykle oryginalny sposób. W ostatnich dniach celebrytka zaskoczyła swoich fanów prezentując biżuterię na zębną, która dodaje jej uśmiechowi niepowtarzalnego blasku. Diament na zębie to kolejny krok w eksperymentach z wyglądem, których Rutkowski nie obawia się podejmować. Nie sposób nie wspomnieć o burzliwym życiu prywatnym Maja Rutkowski i jej męża Krzysztofa Rutkowskiego, znanego detektywa. Para, która budzi wiele emocji wśród mediów i fanów, tym razem zaskoczyła swoją decyzją o odnowieniu przysięgi małżeńskiej planując jednocześnie połączyć to wydarzenie z pierwszą komunią ich syna. Dla Krzysia jest to miła sytuacja, że jego rodzice się kochają i chcą złożyć przysięgę przed Bogiem, zdradziła Maja w jednej ze swoich rozmów. Jednak to nie jedyne wydarzenie, które przyciągnęło uwagę mediów wokół Maja Rutkowski. Jej udział w chrzcinach, podczas których celebrytka zaprezentowała się w niekonwencjonalnym, plisowanym garniturze, wzbudził wiele dyskusji na temat jej wyjątkowego stylu. Rutkowski, jak zawsze, nie zapomniała o drogich dodatkach, tym razem postawiła na kopertówkę Louis Vuitton, podobnie jak jej mąż, który również nie pozostał w tyle, prezentując się w marynarce gucci wartej kilka tysięcy złotych. Decyzja Maja Rutkowski o założeniu biżuterii nazębnej to kolejny przejaw jej miłości do luksusu i niebanalnych rozwiązań w sferze wizerunku. Jej uśmiech, jeszcze bardziej rozświetlony diamentem, stał się niezaprzeczalnym symbolem jej wyjątkowości i odwagi w eksperymentowaniu z własnym stylem.